Wizy do Tajlandii wydawane są na granicy do 30 dni. Zgadza się. Czyli wszystkie podróże, które macie Państwo do 30 dni, nie trzeba się martwić, tę wizę otrzymacie na granicy, nie przejmujemy się, paszport, jedziemy do Tajlandii. Natomiast pojawia się, powiedzmy, pytanie, kłopot, kiedy ten podróż jest powyżej 30 dni. W takiej sytuacji uzyskujemy wizę elektroniczną. Czyli wtedy już musimy o tą wizę postarać się, zastanowić, pomyśleć. Dzisiaj rozmawiam z Kasią. Dzień dobry. A ja nazywam się Tomek Kamala, pracujemy na co dzień w Visa Service, gdzie pomagamy w uzyskiwaniu wiz, załatwieniu różnych spraw w ambasadach, ministerstwach i innych urzędach. A dzisiaj będziemy mówić o wizach do Tajlandii, bo trochę się zmieniło. Jakie mamy nowości przy wizach do Tajlandii, jakie są zapowiedzi i jak powinniśmy się przygotować na podróż, która będzie dłuższa niż 30 dni? No, w tym momencie trochę się zmienia, trochę ma też się zmieniać na przestrzeni kolejnych 2 lat. To, co jest nowe, to na pewno pojawia się nowy rodzaj wizy, Destination Visa, która jest już potwierdzona, natomiast na stronie do eVIS jeszcze nie jest widoczna. Jest wydawana na 5 lat, pozwala nam na każdy pobyt do 180 dni, wiza z wielokrotnego wjazdu. I jest to wiza, która jest skierowana dla osób pracujących zdalnie, dla freelancerów, którzy chcą po prostu w Tajlandii sobie pomieszkać. No i na przestrzeni kolejnych 2 lat mają się zmienić przepisy wizowe, mają być po prostu lżejsze, jeżeli chodzi o te wizy długoterminowe, chociażby wizy long stay dla emerytów. I jeśli chodzi o obecną sytuację, jeżeli chcemy być w Tajlandii powyżej 30 dni, no to uzyskujemy wizę elektroniczną, a już w zależności od rodzaju pobytu, czy to będzie wiza turystyczna, czy biznesowa, czy właśnie ta emerycka, no to już zależy bezpośrednio od nas, natomiast w każdej z tych sytuacji występujemy o zezwolenie na wjazd. Pamiętajcie Państwo, że te informacje, które przygotowaliśmy, są aktualne, ważne na chwilę nagrania tego materiału. Zapraszamy do sprawdzenia naszej strony, żeby być na bieżąco, jeśli chodzi o wizę do Tajlandii. Pomówmy na temat wizy tej dłuższej. Ona jest wydawana chyba najczęściej, jeśli chodzi o wizy. Wiza taka elektroniczna jest dość prostą sprawą, bym powiedziała. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wymagane dokumenty poza standardem, czyli poza zdjęciem, paszportem i wnioskiem, w tym momencie wymagane jest, żebyśmy mieli potwierdzenie lotu, zakwaterowania, plus od aplikantów, którzy nie mają paszportu polskiego, wymagane jest potwierdzenie rezydencji w Polsce, czy karty pobytu, czy wizy, czy numeru PESEL, jakiś taki dokument musi być. Tutaj poruszyłaś kilka rzeczy. Pierwsze, to żebyśmy podsumowali, wiza jest wjazdowa, czyli dostajecie Państwo wizę na 90 dni i w ciągu tych 90 dni można wjechać do Tajlandii i ważność pobytu zaczyna się od momentu wjazdu. Dokładnie. To jest jakby jedna bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, którą wspomniałaś, to to, że konsulat może poprosić o dodatkowe dokumenty, czyli aplikacja jest złożona online, natomiast kontakt może być z konsulatem w Warszawie. Tak, ogólnie zawsze, jeżeli składamy aplikację, czegoś brakuje albo konsulat chce coś dodatkowo, na przykład zdarza się, że do wiz też turystycznych, ale wielokrotnych, musimy dosyłać przykładowo zdjęcie wszystkich stron paszportu. No i składając aplikację, nie ma miejsca na ten dokument, nie mamy go tam gdzie wgrać. Wtedy dostajemy po prostu powiadomienie mailowe, że coś takiego musimy dosłać na maila konsulatu i wtedy jest to po prostu przekazywane dalej. Jeszcze wspomniałaś o tych wizach dłuższych, tak, po pierwsze, jeśli chodzi o destination visa, to jest nowość. Będziemy śledzić i zapraszamy do subskrypcji kanału, bo będziemy na pewno mówić na temat Destination Visa w osobnym nagraniu. Dosyć ciekawa wiza dla freelancerów. Wspomniałaś o wizie długoterminowej. Tak, mamy też wizę Long Stay w Tajlandii, jest to tak zwana wiza emerycka. Wydawana jest ona dla osób, które są powyżej 50 roku życia. Taką wizę mogą dostać na rok pobytu. Jedyne co, to nie mogą oczywiście podejmować w Tajlandii zatrudnienia. I no jest to wiza chyba jedyna w tym momencie, która z takich wiz bardziej, które byśmy zakwalifikowali do turystycznych, która nam pozwala na tak długi pobyt ciągiem. To, co jest istotne przy tej wizie, no to ilość dokumentów, która jest potrzebna, jest bardzo duża. Potrzebne jest chociażby zaświadczenie niekaralności, z tłumaczeniem na język angielski, potrzebny jest raport medyczny na konkretnym druku, zaświadczenie z banku. W tym momencie, żebyśmy taką wizę dostali, musimy mieć oszczędności w wysokości około 100 tysięcy złotych, więc no, tych dokumentów jest naprawdę sporo i bardzo często konsulat no, prosi po złożeniu wniosku o dosyłanie kolejnych. Więc no, to jest wiza, którą żeby uzyskać, trzeba jednak na początku sporo dokumentów przygotować.
I o te wszystkie dokumenty ty weryfikujesz i możesz powiedzieć, czy ta wiza emerycka będzie przyznana. Tak, no rzadko nam się rzeczywiście zdarza, żeby klient, który złożył wniosek o taką wizę, nie mógł wystąpić. No głównie jest najczęściej problem z zarobkami, no bo jednak część osób trzyma je na różnych kontach, czasami mają też je w różnych walutach, no i trzeba to w jakiś sposób ogarnąć. Zdarza się też, że klienci mają na koncie około, nie wiem, 90 tysięcy, no i jednak brakuje mało, ale brakuje. To jest taki główny problem. Reszta dokumentów najczęściej nie jest bardzo problematyczna. Raport medyczny to jest konkretny druk, ale dość krótki. Lekarz rodzinny może taki dokument spokojnie wystawić. Natomiast na tych dokumentów jest po prostu dużo. Tak samo jest też potrzebne konkretne ubezpieczenie, którego wymaga strona tajska. To nie może być byle jakie ubezpieczenie, jakie chcemy sobie wystawić. Musi być z konkretnej strony, spełniające konkretne warunki, więc no też często musimy klientów w tym poinformować, doradzić, co mają kupić i dopiero później możemy taki wniosek sobie składać. Podoba mi się w Tajlandii, chciałem zostać trochę dłużej i czy mogę wizę przedłużyć? Nawet jeśli mamy od 60 dni, bo to jest tak maksymalna na jaki czas jest wydawana, mówimy o tych wizach prostszych, czy mogę ją przedłużyć? Standardowo jest taka możliwość. Takie przedłużenie jest o 30 dni. Po prostu w trakcie pobytu w Tajlandii trzeba skontaktować z urzędem imigracyjnym, który już tutaj udzieli informacji bezpośrednio w naszej sprawie. Natomiast no, biorąc pod uwagę, jak bardzo turystycznym państwem jest Tajlandia, no, to też wiemy, że wielu klientów z tego korzysta, więc raczej nie stanowi to problemu. Fajne jest w tych aplikacjach o wizę do Tajlandii, że uczestniczy w tym konsulat, nasz konsulat warszawski. Konsulat też pomaga w innych elementach, jeśli chodzi o kontakt, czy pracę, czy współpracę z Tajlandią. Można tam zalegalizować dokumenty, czy jak załatwić inne sprawy? Co jeszcze możemy zrobić w konsulacie tajskim? Tak, no przede wszystkim konsulat tajski legalizuje dokumenty. Tajlandia nie jest częścią konwencji haskiej, tak więc jeżeli taki dokument chcemy używać w Tajlandii, no to musimy pójść do ambasady. To, co jest istotne, to ambasada wymaga tłumaczenia na język angielski albo na tajski, natomiast w Polsce obecnie nie mamy zbyt wielu tłumaczy tajskiego, tak więc praktycznie zawsze jest tłumaczenie na angielski. No i z takimi dokumentami udajemy się bezpośrednio do konsulatu, który no, nam to pieczątkę po prostu wyda. Ja tylko wspomnę, że jeśli Państwo potrzebujecie zalegalizować dokumenty, to oczywiście zapraszamy serdecznie do nas, oczywiście w sprawach wizowych także. Ja tylko dopowiem, że w niektórych procedurach zatrudnienia osób z Tajlandii będziecie Państwo też proszeni o taki etap, ażeby dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika z Tajlandii były także częściowo zalegalizowane w ambasadzie tajskiej, zanim te dokumenty zostaną przekazane do Tajlandii, ten pracownik rozpocznie procedurę uzyskania wizy do Polski. Jak widzimy, Tajlandia trochę zmienia swoją procedurę, znaczy swoje nastawienie na wizy dla turystów? No Tajlandia wiadomo, no od wielu lat już jest bardzo popularnym kierunkiem, jeżeli chodzi o wyjazdy turystyczne. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą część Azji, to Tajlandia jest takim pierwszym krajem, do którego klienci najczęściej lecą. I mimo tego, że te przepisy już wcześniej były, powiedziałabym, dość liberalne, łatwo było do Tajlandii przyjechać, no chociażby ten ruch bezwizowy. No, wszystkie jakby kraje tak naprawdę ościenne, jednak wiz dość prostych, ale wymagają. Natomiast tutaj rzeczywiście na razie z tego, co widzimy, no to te przepisy, no będzie po prostu coraz prościej, jeżeli chodzi o wjazd. Tajlandia luzuje swoje przepisy wizowe, można tak powiedzieć. Będziemy mogli trochę chyba łatwiej dostać się do Tajlandii, bo takie są zapowiedzi, że ten ruch bezwizowy będzie możliwy na dłuższy pobyt. Tak więc będziemy te informacje śledzić, Państwu przekazywać. Ja serdecznie zachęcam do kontaktu z nami, jeśli Państwo potrzebujecie wizy albo legalizacji dokumentów, albo też zatrudniacie osoby z Tajlandii. Pomożemy w legalizacji czy w tych sprawach wizowych i związanych z zatrudnieniem. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będziemy mówić o nowych rodzajach wiz, na przykład o wizie Destination, jeśli będzie już więcej informacji. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług.